Chodził w lesie po grzyby, to on widział. I uciekł z lasu. A on nic nie mówił więcej? A on nic więcej nie gada. Tak się przestraszył? No, i uciekł. A ja tam nic nie wiem, ja tam... Gdzie on mówił, że... On ją widział? Nie ona, no tam widzieli ludzie. Tu mówili, że w nocy to krzyczy. No, tak, tak człowiek. I słyszeli. Że krzyczy? Tak. Ja to się boję wychodzić na dół, ale nieraz jak idą, to mówię o 12, o 1, tylko jak z wieczora, o 10, to krzyczy. I koło cerkwi tam mówili, że z Dubierzyna, że widzieli już, dwóch widziało. A ja mówię, to czemu? Jak widzieli, to trzeba od razu zameldować. A jeszcze ten drugi mówi, ty Szczopa, bo on myśliwy, weź dubeltówkę. On mówi, dubeltówka zamknięta. Pokąd ja je dostanę, to ono, o, to jak chcecie, podejście do jego. O ten Wojtek, o ta czerwona brama, to on wie, jak on się nazywa, bo on z nim tam robił. Nie, gdzieś tam krzyczało coś, jakby człowiek kwiściał. A tak to nie widzieli. A może to człowiek? A ja wiem. Nie wiem. Czy człowiek, czy nie, ale słychać było, jak ktoś krzyczał. A dawno? To ja wiem, już może 2 tygodnie. A w którym to lesie? No tutaj ja. Tutaj to gadali, że ten srebrny lis chodzi. O, a on tak wyjeby wilk. Właśnie w tamtym lesie tam chodzi jakiś człowiek, nie wiadomo. Wyje w nocy, całe wakacje był. Od mojej babci właśnie słychać kilometr. Jest to słychać, nie wiadomo, czy pies, czy co, nie. Mówili, że to człowiek, że niby goły, nie wiem. Tajemnicza sprawa. Tak, strasznie, nie wiadomo, co to. A ty nie widziałaś nic? Nie widziałam. Jeszcze wczoraj przyjeżdżaliśmy przez nas, ale strach było, naprawdę. Koleżanki wczoraj podchodziły pod nas, coś wyło, coś chodziło, słychać, naprawdę, nie wiem. Ale tutaj, w tym lesie, na tej nie, drodze? Nie, nie w tym. Właśnie to jest chyba droga Dubierzyńska, tam ulica, tam asfalt wylali teraz. Tam, w tamtą stronę. Co, wy jakieś zgłoszenia tam mieli, czy co? Myśleliśmy, że pan jako sołtys wie najlepiej o tym. A skąd ja dokładnie to nie wiem? Coś mówili, że ludzie, że coś biega. Dokładnie to ja nic nie wiem. Najlepiej to wie. To dla mnie mówił. Tam ma bar taki przy tamtej ulicy. To on mówił dla mnie, że tam jego syn chodził, szukał. Ale nie znaleźli. Mówił, że widział, a co tam widział, to... Chodził w lesie po grzyby, to on widział. Ale co widział? To małpę. I uciekł z lasu. A to duża małpa? No ja nie widziałam. Po ulicy, po drodze jego knajpa będzie. Nie ta, co gdzie kiedyś szkoła stara była. To po ulicy. Może pan coś o małpie wie? O małpie? Małpa tu grasuje podobno. W Kuflandii to same małpy siedzą tam, gdzie pan pojedzie. Tam małpów, kurwa, jest może 20 będzie, jak zajedzie pan. Same małpy tam. Tak, bo filmuję twarz. Jaka strona? Jak fotografuję. Nie, ale mówili, że coś tam biega. Co tam biega? Jak pan powiem, kto mówił mapę, to dokładnie widział. O, podejdzie pan do tej chaty. No i tam w Podbielu on mieszka. On ma tam po prostu pasmisko, krowy przypina. I właśnie on to wszystko zobaczył i uciekał. No, ja uważam, że to jeżeli jest mapa, to nie jest groźne, ale po prostu to jest jeżeli dziwadło. No, to dokładnie widział, bo mówi tego, podszedł i się całkowicie widział. Aha, ale to biegło, stało, nie wie pan.
No nie wiem, no jak on tam tego, to podjechać do jego mapowie, no. A to on w Podbielu mieszka? W Podbielu. Władek, no. A to go nie było akurat, jak no. A tu pan mówi, że na przykład... A to jego szwagier. A. No. Też widział? No nie wiem, to on tam opowiada dla szwagra tego, no. Nie ma tego, co małpy widział. Nie ma? A gdzie go znaleźć można? O, jest. To nasz Władek. No, to poszedł konie przepierw, to ja no i jechałem do Olszyny. No i małpę zobaczyłem w Olszynie. Jak wyglądała? No jak małpa, no jak otakała wysokości. I pobiegła tam kukurydzę. A skąd ona tutaj się wzięła? A ja wiem skąd. Może kto podrzucił, przywiózł. A wtedy pan po piwie jechał? Nie po piwie. Nie piję. A kupu? Nie. Ciotka pani. I co, mnie widzisz? O, no dobrze. No i czego ucieka? Co, ty boisz się ludzi? Ale jaki kolor? Jak pan opisze tą małpę? Jak wyglądała? Siwa. Siwa? Co, nie wierzy? To ja w zasadzie gaszę, wypuszczam parę jak smok wawelski. Nie chce mi się wierzyć, ponieważ te zwierzęta są cenne i raczej się po prostu idzie do zoo i sprzedaje. Ale jeżeli to było zwierzę przeszmuglowane i właściciel nie mógł się wykazać dokumentami, gdzie je nabył, na bazarze gdzieś kupił na targu, to przy takim kłopocie, kto wie, mógł się zdarzyć przypadek, że to zwierzę zostało wywalone do lasu. A ktoś jeszcze oprócz pana widział? Nikt. To widzę ten no, Zoleks, co tam koło wody też widział, mówili. A duża była? Ktoś mówi o takiej wysokości, no. To jest ale człowiek. Raz pan widział tylko, tak? Dwa razy, a drugi raz jak to było? A drugi raz w Olszynie. Pan z koniem szedł, tak? Wtedy jak małpę pan widział? No. A koń nie stanął dęba, nie poszedł jakoś, nie bał się? A gdzie koń pójdzie, jak ja trzymam jego? Ale... Tylko nie chciał iść. Humorystyczna reakcja. Czy ktoś to zwierzątko widział, czy słyszał? Teoretycznie jest prawdopodobieństwo, że prawdziwa z krwi i kości małpa lata, biega, skacze, aż nie zdechnie po naszych tutaj lasach. Z tym, że te małpy to niestety, ale... Dla nich niestety, dla nas na szczęście, nie przeżyją żadnej zimy. Nie ma małp, które poza Yeti cudownym, ale tego jeszcze nikt nie sprowadził do Polski. Ludzie mówią właśnie, że coś wyje po nocach. Że boją się tutaj. A my nie stąd jesteśmy. Przyjechaliśmy do Teściowej i uciekamy. Nie należy robić z tego sensacji, śmiechów, tylko naprawdę zorganizowaną akcję poszukiwawczą. Te zwierzęta mają skąpe futerko i po prostu marznie. I dostanie zapalenia płuc, gruźlicy, cholera wie czego, kaszle, kicha pewnie w tej chwili, jeżeli w ogóle żyje, jeżeli to w ogóle była małpa.